Przeżyłem. A wiecie, dlaczego udało mi się przetrwać tą bandycką sałatkę? Tylko dlatego, że jednym z jej składników była cebula. I to właśnie ta cebula utrzymała moją polską duszę przy życiu. Więc z tej okazji, że jestem razem z wami tutaj, moglibyście zostawić łapkę w górę i soczysty komentarz, ale ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Znajomy Krójka. To jest Hearts of Iron 4 na notyfikacji Cold War, gramy oczywiście naszym ukochanym, najpiękniejszym, najpotężniejszym Związkiem Radzieckim. Dzisiaj tematem przewodnim będą zielone ludziki. Nie przysłyszeliście się, będą zielone ludziki. To będą żołnierze, którzy nie wiadomo skąd, normalnie jakby wsparcie prosto z niebios spadało do naszych komunistycznych braci walczących w kilku wojnach domowych obecnie na świecie. Mówimy o Grecji, mówimy o Indochinach oraz o Malajach? Tak, o Malajach. Będą to zielone ludziki, to nie będą, broń Boże, nasi żołnierze. Oficjalne stanowisko Związku Radzieckiego to jest potępienie tych wszystkich wojen i głębokie wyrazy współczucia, jeżeli chodzi o pokrzywdzone osoby w tych wojnach. Te zielone ludziki to będą nie wiadomo skąd oni będą. Broń po prostu znaleźli, jesteśmy 4 lata po wielkiej II wojnie światowej, więc broń po prostu leży na polach, w domach, każdy ma pepesze pod poduszką. Więc znalezienie takiej broni to nie jest żaden problem. A że ci żołnierze będą w radzieckich mundurach? No w każdym sklepie wojskowym można kupić radziecki mundur. Idziesz do Żabki, widzisz mundur Wehrmachtu, obok wisi mundur Związku Radzieckiego, więc wszystko jest zgodnie z prawem, to nie są nasi żołnierze, broń Boże, to wszystko są ochotnicy, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak. Dobra, ale zanim przejdziemy do naszych działań wojskowych, jak widzicie, podzieliłem troszeczkę nasze armię. Mamy tylko 30 dywizji piechoty, i aż 23 dywizje zmechanizowane, 18 pancernych. Mamy całkiem sporo, jeżeli chodzi o wojska pancerne, mało piechoty, ale zaraz do tego przejdziemy. Najpierw badania, mamy tylko 3 sloty badawcze, więc myślę, że na start wrzucimy sobie naszą złotą trójeczkę, czyli Research Time. Oczywiście troszeczkę mamy zmienione, jeżeli mówimy o podstawce. Produkcja i budowa. To będą też naprawy, spoko. Pierwszym celem narodowym będzie Halo Halo. Tutaj sobie już patrzyłem. Obmyślałem szybką strategię. Przede wszystkim zaczniemy od reform Stalina i polecimy po 10% boost do rekrutowalnej populacji. Wezwiemy wszystkie kobiety pod broń. Okej, to nam da przy okazji 120 siły politycznej, to się na pewno przyda. Trzeba też ogarnąć tą produkcję, bo to jest kompletny burdel to, co się dzieje. Widzę, że mamy jakieś przestarzałe niszczyciele produkujemy. To widzę, że tego też już skończymy w tym roku, więc po prostu skończ mi ten jeden model, tak samo w tym przypadku. Nie buduj już 14 tych przestarzałych niszczycieli. Skończ po prostu, co masz skończyć. Skończcie. Te okręty podwodne 10 może się robić, to kolejna 10. Czy my w ogóle to chcemy produkować? No niby 2 rocznie robisz. Ciężki ten. No dobra, niech te 2 się zrobią. Powiedzmy w ten sposób. Tak samo mogę to zredukować bardziej. O, w ten sposób. Dobra, poróbcie to, co macie zrobić. 2, 3, 9. Dobra, wy też to skończcie i wszystkie mają się wystawiać w Leningradzie. Czekajcie, to jest bałtycka flota. To będziesz ty. Okej, bo problem jest taki, że jeżeli damy automatyczne wystawianie naszych okrętów, to jest szansa, że część się pojawi na Morzu Czarnym, a problem z Morzem Czarnym jest takie, że to jest morze zamknięte. Turcy kontrolują cieśniny, więc ta flota w życiu stąd nie wypłynie, chyba że zdobędziemy Konstantynopol i całą Turcję, co może być nie takie trudne. Znaczy zdobędziemy, wyzwolimy lud pracujący miast i wsi Turcji, jeżeli to chodzi o... Wyzwolimy biednych Turków, którzy siedzą w tych budkach z kebabami. O tak, pokażemy im, czym jest komunizm. Mamy wolne jeszcze fabryczki wojskowe, co jest najważniejsze. Samoloty, Boże, przestarzałe fightery robimy, naprawdę drugowojenne. Wrzuć mi jaka 3. Niech będzie, jeżeli chodzi... Moglibyśmy też jet fightera zacząć produkować. Czym ty się różnisz od fightera? Zasięg? Taki sam. 14, 32, 81, 6. 15, 30, ok. Maksymalna prędkość 950, 720. A może zmienić się od razu? Nie, dobra, na razie rób tego jaka. Nie to, to miało być chyba ciężkie bombowce, to robiliśmy. W ogóle po co mieć strategiczne bombowce? Na tym etapie? Atomowek raczej zrzucać nie będziemy. Lotniskowiec bliskiego wsparcia. A taktyczne? Co, mamy coś takiego jak taktyczny bombowiec? Coś ten deseń? No mamy. No to zacznijmy produkować taktyczne bombowce, one będą chyba najbardziej przydatne. Jeżeli chodzi o czołgi, widzę, że też robimy przestarzały czołg MBT-1. No to MBT-2 to jest chyba średni z tego, co rozumiem. No i mamy jeszcze, widzę, że też przestarzałą broń.
SKS-a, tak? Bo teraz robimy jedynkę broń. Jak widzicie, to jest dodatkowa broń do wyposażenia piechoty, która wpływa na jej statystyki. Niech będzie, ale to jest podstawowy karabin, musi być. Zaraz zobaczymy, czego nam tak dosłownie brakuje. Mamy mało fabry. To jest problem. Wrzuć mi to, wrzuć mi to. Czegoś nie produkujemy. Ohoho, dużo rzeczy nie produkujemy. A to oznacza, że tak, potrzebujemy na pewno samochodu. Czego jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy lekkiego piechotu, lekkiego machine guna. Okej, wszystko się zgadza. To się zgadza. Lekki machine gun. Gdzie to jest? Jest. Jest lekki machine gun. Co tu jeszcze się... Chyba lekki czołg był jakiś. Okej. Lekki czołg, zacznij produkcję. Oczywiście nie mamy fabryk, to jest ten problem. Trochę biedny ten Związek Radziecki. No wszystkie fabryki wynieśli za Ural. Co to jest to 82 BM37? Czy to jest jakaś artyleria? Nie mam pojęcia, co oznaczają te cyferki. To jest czołg jakiś? Czymże jest to 8257? Chciałbym zacząć produkcję tego, naprawdę, zaufajcie mi. Samolot? 82 BM. To? RM? Tokariew? Nie no, Tokariew to by był po prostu Tokariew. Boże, co to jest? Czego ty ode mnie żądasz? Granat, bo... Okej, nie krzyczcie, już widzę, moździerz. Moździerz, dobra, zaczynamy. No jest RM. To powinno... A to jest co? No i zadowoleni. To przestarzały sprzęt, to są te dwa niszczyciele, które robimy. Brakuje nam gumy, no to gumy bierzemy od naszej, od naszych Malaj, niech będzie. No i trzeba pomyśleć, jakich tutaj ochotników, znaczy ochotników, jakie zielone ludziki tu się pojawią. Ile ja ci mogę, chłopie, wysłać, znaczy ile możesz otrzymać dywizji z niebios? Ochotnicy, ty możesz otrzymać 5 dywizji. Grecja to są głównie góry. No właśnie, my mamy tutaj 4 dywizje górskie, wrzucimy tobie jedną piechotę. Niech będzie tak gwardyjska. Damy tobie jakiegoś dobrego generała. A może być Rokosowski, Żukowicz. Ja bym ciebie wysłał. Żukowa wyślemy tutaj, Rokosowskiego tam. Dobra, ty możesz być tutaj. Dostaniecie wszystkie nasze górskie dywizje. Wyślij ochotników i niech leci. Okej, okay, spoko. Dobra, ochotnicy się przenoszą. Teraz udajemy się w kierunku Malajów. Malaje to będą dżungle. Z tego co kojarzę, nie, to są góry. Aha, te też są góry. Interesujące. No i dżungle. To jest jakiś kocioł kompletny. Nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, chłopie, ile ty możesz otrzymać ochotników? Ty możesz. A ty w ogóle walczysz z Brytyjczykami. To ciekawe. 4 dywizje. 4 dywizje będą piechoty, będą ciekawe. Powiedzmy, że ci wyślemy 2 piechoty. Może zróbmy tak. Jedną piechotę. Wrzućmy 2 z mechy. Jednego czołga otrzymasz. Nie wszystkie, znaczy jednego chcę tylko. O właśnie, 4. Tutaj wrzucimy Rokosowskiego. Świetnie. Wyślemy ochotników. Rokosowski, go. Akcja. Go, akcja. No i pozostaje jeszcze temat największej wojny domowej, jakiej obecnie występuje, czyli Wietnamu. Tu chyba będziemy mogli więcej wysłać. Tutaj będziemy mogli wysłać aż 21 dywizji. To też będą pewnie dżungle jakieś... Aha, to są nawet równiny. Okej, wzgórza. Tutaj można wysłać więcej czołgów, więcej zmechów. Powiedzmy, daj mi połowę, to będzie 11. Daj mi połowę, to będzie 9. Połowę z tego to będzie 5. Okej, tam było 21, 7, 23. Może trochę za dużo tych zmechów. Oddaj trochę. Okej, mamy 21 i jedną piechotę wrzuć. Okej, i tutaj będzie Żukow jako najbardziej doświadczony generał. Ty masz wojnę zimową i Panzerlider. Niech będzie. Dobra, no to Wietnamczycy otrzymują tutaj zielone ludziki. Go, zielone ludziki. Halo, halo? Żukow, okej, świetnie. Troszeczkę to podniesie napięcie światowego. Ale jesteśmy po wielkiej wojnie. Kto by się tam przejmował? Na 5. Dobra, otrzymujemy rozgrywkę. Mamy drugi odcinek, minut chyba 10, coś ten deseń, a my w końcu otrzymujemy grę. No, robię się coraz lepsze się robię. I widzę, że znowu czegoś nam brakuje. Commercial, bla bla bla. Wydobycie ropy. No,
Bliskim Wschodzie. To będzie ciekawe, bo będziemy. To jest dużo ciekawsze. Koniec procesu w Norymberskim. Tak, w sumie 49. 49, ciekawe. W ogóle one się składały z kilku. Z kilku jakby dziedzin, w których oskarżano poszczególne działy władzy III Rzeszy. To jest ciekawe, można sobie poczytać. Interesujące jest, jak prawników niemieckich oskarżono. No dobra, to już zostawmy. Czego nam brakuje? Nie, samolotów jakiś. Ciężkiej piechoty. A to nie miałem informacji. No to jest to Kariew będzie. Okej, świetnie. Tylko, że my w ogóle tego nie produkujemy. Co jest niepokojącą informacją. Może zmniejsz produkcję tego i tego. Na rzecz, żeby chociaż tam jakieś szczątkowe fabryki działy w tamtym zakresie. Żeby ci żołnierze cokolwiek mogli otrzymywać. Powiedzmy, wolne fabryczki. A no tak, bo my z handlu dostaliśmy. No właśnie, my jesteśmy Związkiem Radzieckim i z handlu dostaliśmy 57. No, to się nazywa Związek Radziecki. Mógłbym budować tę infrastrukturę, ale czy my będziemy się przejmowali? Nie, jesteśmy Związkiem Radzieckim. Go. Aha, to dużo tych fabryk dostaliśmy. No zarąbiście. No spoko. Naprawdę spoko. Czy wszystko otrzymało fabryczkę? Czy wszystko pracuje? Nie, to Kariew nie pracuje. To weź tego AP coś tam, zmniejsz produkcję. Aha, teraz ty dostałeś ten deseń. Tutaj duże sumy są potrzebne. A mam nadzieję, że to zaraz nadrobimy. Zobaczymy, jak będzie wyglądała... Gdzie ty karabin? Dobra, zabierz jednego stąd. Właściwie tu możesz zabrać. Plus jest też taki, że jak wyślemy naszych żołnierzy... Znaczy, wyślemy naszych żołnierzy. Jak ci ochotnicy będą walczyli, to jak powrócą do domu... wolne fabryki wojskowe. To mi się podoba. No to dla karabinów, bo tego dużo... Co? Aż takie braki? To nie wiem, czy nie odrzucić od razu drugą linię produkcyjną. Gdzie to jest? To jest prawie 100 tysięcy. A to zanim się rozrusza, robimy... Tak robimy, 91 dziennie, ale no... Dobra, wrzuć może tutaj, bo widzę, że są braki. To będą problemy. Pytanie, czy my nasi ochotnicy zdążą tutaj dotrzeć, bo widzę, że puszują tych komunistów w górach. Generalnie wojna domowa w Grecji zakończyła się porażką komunistów i spora część tych, którzy walczyli po stronie czerwonych, przeniosła się do Polski, tak? Do Polski naszej, do naszej Polszy. Widzę, że nasze dywizje stacjonują w ogóle w Polsce i niemieckiej strefie okupacyjnej. Co jest ciekawe, co wy chcecie? Pakt o nieagresji z Koreą. To też będzie ciekawa wojna domowa między północą a południem. Na razie jednak nie będziemy zawiązywali z nimi żadnych traktatów. Moglibyśmy też wysłać Chińskiej Republice Ludowej. W końcu to też są... to w końcu też są komuniści. Tylko problem jest taki... Nie, tu swoją drogą można wysłać 66 dywizji, Matko Święta. Tylko problem jest taki, że Mao będzie tak trochę na swoją rękę samodzielnie prowadził politykę, nie będzie wierny ideom komunistycznym, więc ja bym nawet chciał, żeby ta wojna trwała dłużej. Bo jak się Chiny rozpędzą, to będzie ciężko to zatrzymać, tą całą masę manpowera. Nie wiem, macie 11 milionów, 17, 18. Oni to zaraz wybustują, będą mieli, nie wiem, 100 milionów lekką ręką będą mieli, jeżeli chodzi o zasoby ludzkie. Dobra, kiedy nasi chłopcy dotrą? Wy dotrzecie w czerwcu, właściwie już tam powinniście być. Dosłownie za dwa dni. Okej, to poczekamy. Troszeczkę zbustowaliśmy napięcie światowe. Najwięcej wysyłając do Wietnamu. A tutaj po 2%, ale to spadnie. Na razie inne wojny się nie szykują. Dobra, nasze dywizje dotarły. To jest świetną wiadomością. Już widzę, że są problemy z zaopatrzeniem. Obecnie brakuje nam dużo sprzętu i ja bym chciał, żeby pierwsze karabiny, które się wyprodukują, żeby szły do naszych ochotników. Oczywiście to będzie pomoc z niebios. Pierwszeństwo dla uzupełnień. I teraz tak, Grecja. Front nam najbardziej bliski. Ja bym chciał, żebyś stworzył... Może nie tak bardzo. Usuń mnie to. Czy potrzebujemy linię frontu robić? Też oni nam ich puszują. Dobra, zrób coś tak. Nie tak. Jeszcze raz. Zrób coś takiego. Okej, spoko. Puszujesz w kierunku Aten. Do tego rozkazu. Tylko ja bym chciał, żeby jedna dywizja od razu poszła w tę stronę. Tu mają czołgi, więc może te czołgi nie będą tak dobrze walczyły. Dobra, teraz drugi front, bardzo ważny. Wbrew pozorom może wam się to wydawać, bo... Jezu, co tu się dzieje? Jak te dywizje wyglądają? Wy macie czołgi tutaj. O, widzę, że już mądrze puszujesz. Ci nie mają zaopatrzenia. No dobra, to myślę, że możemy od razu myśleć o zdobyciu Kuala Lumpur. Mamy czołgi, mamy trochę tego. Jakoś to będzie wyglądało. Może od tej strony wjedziemy. Ci w ogóle nie mają sprzętu. A wy na razie idźcie w tą stronę.
to jest ważne, bo to jest guma. Jeżeli tu wygrałem komuniści, to będziemy mieli większe szanse na zabezpieczenie naszej gumy. Co jest dość interesujące. Tutaj po prostu zrób sobie jedną linię frontu i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Żukow, halo? Żukow będzie puszował. To najprawdopodobniej zakończy się White Peace'em ta wojna. Zobaczymy. Dobra, wy się rozstawcie. Najbardziej krytyczna chyba sytuacja jest w Grecji. Jeżeli o to chodzi. Dobra, nasze dywizje podchodzą. Tutaj również się... Ojojoj, bo wy tutaj możecie stolicę zdobyć. To mi się nie podoba. Halo, halo, halo. Czemu wy nie bronicie stolicy? Proszę bardzo mi bronić stolicę. Jedna dywizja się przesuwa. Spoko. Czy ty atakujesz, czy ty się bronisz? A, on się broni. Miałem też przewagę w powietrzu. Dobra, będziemy atakować, dopóki ta jedna dywizja grecka nie wejdzie do stolicy, żeby nie stracili tego w głupi sposób. Natomiast jeżeli chodzi o... Czy to nie będą być minimapy? Minimapy mi usunęło chyba. Gdzie te dywizje? Tutaj są te dywizje. Chociaż czy możemy zaatakować... A jakbyś bezpośrednio tu zaatakował? No właśnie, z czego ja się boję? Przecież te dziwi nie mają ani sprzętu, ani zorganizowania. Lecisz tu i od razu lecisz na stolicę, to możemy na szybkości zakończyć. Manpowera nam nie szkoda. Dobra, wy możecie zacząć sobie puszować, bo już to robicie. No właśnie, zajmujecie te dywizje. Nie wiem, gdzie są Francuzi. Pewnie gdzieś tutaj się okopali i czekają na nawet pizza, jak to Francuzi. Okej, tutaj weszliśmy, nasze dywizje spokojnie się przybijają. Dobra, tylko ta Grecja wygląda najgorzej. Jeżeli chodzi o linię frontu. Ale tu boczkiem. Jak to boczkiem? Można przy... Ej, możemy ich odciąć. Co prawda będą mieli zaopatrzenie, bo jest port. Ale możemy ich przeciąć. To już będzie coś. Okej, no i się ma mordo, jak to mówią. Chociaż jakbyśmy to olali wszystko. Daj mi tę dywizję. Patrzcie, tutaj. Możesz wejść tutaj, a potem się cofniesz. Chociaż ten ziomek się wycofuje, to od razu lecimy na Ateny. No skoro otworzyli nam drogę. Nie wiem, czy to nie jest pułapka. Okej, czołg, ale on jest bez zorganizowania. Chyba był na tym szybkim przemieszczaniu się. Zaraz te dywizje nasze wejdą. Prosto do Aten. Zapraszam. Prawdopodobnie to nie wystarczy. Patras i Saloniki będą musiały upaść. Ale to zawsze coś. Tylko pytanie, czy ty będziesz na tyle mądry, żeby pokryć tę linię. Kiedy ja będę szaleńczo puszował na... Ateny. Jeżeli chodzi o tutaj, atakujemy Kuala Lumpur. Czy to się uda? Dwie dywizje, problemy z zaopatrzeniem. Ciasno tutaj jest, nie powiem. Pytanie, czy to nie jest zbyt ryzykowne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trzy dywizje atakują. Nie, zaraz jedna się wykruszy. 64. 67. Okej, a Wietnam? Okej, przycięliśmy front na pół. Teraz dobrze by było, jakby te dywizje weszły do tego rozkazu i zaczęły puszowanko. Okej, świetnie. Okej, chyba nie zdobędziemy z marszu tego Kuala Lumpur. Nie zdobędziemy te dywizje. Mamy problem z zaopatrzeniem, to jest zbyt ciasno. No, to zróbmy tak. Daj mi wszystko oprócz was. Chodźcie tędy, pozbędziemy się tej jednej dywizji. Może Singapur przy okazji zajmiemy. Chyba, że tu nie będzie, chyba, że będą stacjonowali Brytyjczycy. Są forty brzegowe tylko, okej. Okay. To nie jest tak źle. Jeżeli o to chodzi. Dobra, no nasi... O, Ateny padły, świetnie. Więc tak, jedna dywizja, właściwie jedną dywizję możemy puścić. Trzy niech zostaną tutaj, jedna niech zostanie w ten sposób. Ty jesteś tutaj, no to boczkiem się przekradaj, boczkiem. No tak jak mówiłem, te saloniki muszą paść. Ale to już coś. O, tutaj ktoś jednak stacjonuje. Możesz tu przejść? Okej, okay, świetnie. Port właściwie nie jest w Patrasie, tylko jest obok. Ciekawe. A ten czołg chyba samobójczy atakuje przez tą cieśninę. No, ale nie... A, tu jest kolejny czołg. Ej, sporo ich jest tutaj. Tą dywizję podrzuć mi w takim razie tutaj. Ty nie atakuj, poczekaj, aż nadejdzie wsparcie. Nie będziesz niepotrzebnie tracił dywizji. A zdążysz go wypchnąć? 70, 80 to są czołgi, powinieneś dać radę. Zdobądź to, a potem się cofnij, to jest zbyt ryzykowne, nie chcę, żeby ciebie odcięli. Okej, okay, jesteś tutaj, no to z dwóch stron możemy spróbować. Powinien się dać radę, wierzę w was. Jeżeli chodzi o Malaję, co tu się dzieje? Czy ty nie miałeś przypadkiem... A? Chyba miałeś inne rozkazy, nie? Tu i tu. To jest straszny problem z zaopatrzeniem. Dobra, trzymajcie ten czołg jeden. Trzymajcie ten jeden czołg. Mogą jednak tutaj wysłać jedną dywizję. Byśmy odcięli to od drugiej strony. Byłoby prościej. Byłoby dużo prościej. No ale niech będzie. Możesz mi w sumie dać jedną. Tego zmechanizowanego. Pojeść tutaj i po prostu to przetnij na pół. Konferencja. Jak to White Peace? Halo. Kto wygrał? Komuniści, tak? Wygrali. Wygraliśmy.
Tak, wygraliśmy, dobrze, dobrze, pierwsza wojna domowa zakończona, nasi zieloni ludziki się sprawdzili, dobra, oni teraz wracają do domu, świetnie, świetnie, wygraliśmy, Grecja została zdobyta, troszeczkę ahistorycznie, ale jeżeli mamy wygrać, o właśnie, koniec greckiej wojny domowej, no troszeczkę zmieniliśmy bieg historii, dobra, ty jedziesz tu, ty natomiast, tędy i tędy, okej, świetnie, czekaj tą piechotą, tylko żeby ciebie nie wypchnęli, dobra, ta ciężarówka już jedzie. Północ jest w całości kontrolowana przez tamtych. A jak wyglądają Indochiny? Znaczy, no właściwie Indochiny. Możecie to zająć, naprawdę. Nie macie się czego bać, nie ma żadnych dywizji. Po prostu wjedźcie tutaj. Świetnie. Wy się przebijacie. Ej, przestali atakować. Ciekawi mnie ten Singapur, czy zdobędziemy, czy nie? W marszu. Okej, ty na razie stój tym czołgiem, zobaczymy co zrobią przeciwnicy. Oni mają zaopatrzenia. Dobra, wiem, że ty atakujesz niepotrzebnie. Gdybyś chociaż chwilę dłużej wytrzymał, to byłoby prościej. Jak to wygląda zaopatrzenie? Okej, tu już wygląda w miarę sensownie, tu jest tylko problem. Okej, w Singapurze nic nie ma. Oko. Oko. Nie mam pytań. Kurde, atakują nas. Zaraz przestaną, to wbijemy do tej prowincji, a teraz z tej strony zaczęli atakować. Okej. Udamy się w tę stronę. Ty nas atakujesz, zaraz przestaniesz, to będziemy mogli spróbować. Pytanie, jak długo będziesz atakował. Teraz ci spadnie to zorganizowanie. Okej, ale udało się zdobyć Singapur, bo już Brytyjczycy macie jeszcze jakiś port na północy. Tak, wy wróciliście do Leningradu, świetnie. Okej, przecięci na pół. Jakbyśmy teraz zaatakowali. A te dwie dywizje mogą, wiem, że to prawda naokoło, ale może zdążą. 84, jeszcze jakby przyszli lokalni komuniści z pomocą, to może. 87, chyba wystarczy stolicę zdobyć, nie? Chyba tak, chyba styknie. Chyba styknie po zajęciu stolicy. 89, dobra, na nasze pancerniaki już jadą. Nasze rudy 102. Tu się bronią, mały kociołek powstał. Dociśnijcie to już zawczasu, żeby nie było problemu. Wy moglibyście to w sumie dalej też puszować. Puszujcie sobie to i puszujcie w tę stronę. No i do zobaczenia. Do zobaczenia. Ale to się chyba White Piece'em skończy, bo tu muszę powstać jakieś Kambodże, inne syfy. Coś ten deseń. Okej, dobra. Kuala Lumpur zdobyte. O Jezus, na północ trzeba jechać. O, zarąbiście. Dobra, dociśnijcie tą jedną dywizję, żeby nie było problemów. Chociaż ci nie mają żadnych... O, chyba konferencja pokojowa jest. Halo, halo. Halo, halo. Kto spisował? Wietnamczycy? Chyba tak. Geneva Accords. Francja, okej, okay. White Peace. Tak jak mówiłem, to się zakończy White Peace'em. Powstaną dziwne syfy w postaci Wietnamu Północnego, Południowego, Laosu i Kambodży. Kambodża powinna być papetem. No właśnie, jest papetem. A wy jesteście niepodlegli wszyscy? Ty też jesteś papetem, a północ jest niezależna. Okej, spoko. Okej, no to podzielono, świetnie. Pozostała jeszcze tylko nam jedna wojna do zakończenia. Tylko jak się przebijemy? Przynajmniej rozwiązał się problem z zaopatrzeniem. To już coś. Budujemy cywilniaczki. Dobra, niech one się budują, powinno nam troszeczkę pomóc, jeżeli o to chodzi. 150 tysięcy karabinów, fajnie. Fajnie, że to w ogóle spada, cokolwiek. Tu 172 dziennie, tak? Okej, dobra, ta jedna dywizja została dociśnięta. Zrobiliśmy reformy Stalina, świetnie. To od razu możemy sobie wrzucić... częściowo mobilizacja na start, a ciężka... Kurde, było 15 napięcia światowego przez chwilę, nie? No właśnie. Mogliśmy, ajajajajaj. Możemy to jeszcze jakoś zboostować? Nie, bo jak zakończymy wojnę domową tutaj, to też spadnie. Dobra, to bierzmy tą częściową mobilizację. Też tyle dobrego. No i teraz poprosimy zrównanie praw, to powinno nam pomóc. Dobra, ale tutaj wam podziękuję za uwagę. Przypominam o Srogi Apsy w Górze z soczystym komentarzu. W kolejnym odcinku kończymy zielonymi lodzikami na Malajach i zastanowimy się, co dalej. Co dalej? Może sprowokujemy jakąś wojnę domową na Bliskim Wschodzie? Pomyślimy. Dobra, cześć, trzymajcie się. Na razie.